Czas na spotkanie z naszym gościem w studiu Radia 5, Dariusz Bogdan, prezes Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach. Dzień dobry, witam. Witam szanownych państwa, witam pana redaktora. Nowy lokator w parku, dobra wiadomość dla Suwałczan. No tych nowych lokatorów w parku każdego miesiąca jest sporo. Jest tak, że w parku pracuje około 300, 300, 300 osób, nie, nie w spółce, tylko w firmach, które. No, są rezydentami parku. Natomiast panu redaktorowi pewnie chodzi o pegnik. Dotąd Pegnik Obrót zakłada swój punkt obsługi klienta. Na początek dwa razy w miesiącu, w każdy pierwszy i ostatni piątek miesiąca, od, od godziny 9 do godziny 16, będzie, będzie ten punkt otwarty. To jest usługa adresowana do Suwalczan. Pan prezydent Rankiewicz realizuje taki program gazyfikacji miasta. W przyszłym roku pojawią się napędzane na gaz autobusy. Natomiast Trzeba myśleć również o tym, co jest najważniejsze, czyli o niskiej, niskiej emisji, żeby jej nie było. Stąd pomysł taki, żeby sprawy związane z przyłączeniem gospodarstw domowych były realizowane w suwałkach. Dotąd każdy, kto chciał przyłączyć się do sieci gazowniczej, która służy do ogrzewania, gaz służy do ogrzewania domu, musiał pojechać do Ełku. Od 27 września będzie można te sprawy załatwić w suwałkach. Dlaczego to jest ważne? Ja zachęcam Państwa wszystkich do tego, Abyście Państwo weszli na stronę internetową parku, tam jest opublikowany przez nas raport, naszego autorstwa, autorstwa Parku Naukowo-Technologicznego, pana Romana Huka, i tam zajmujemy się analizą czystości, czystości powietrza w suwałkach. Raport dotyczy roku 2018, będzie również na początku roku 2020, będzie raport dotyczący roku 2019, i tam jest mowa o tym, że z analiz wyników że jeżeli chcemy uznawać się za zielone płuca Polski, no to jest jeszcze sporo do zrobienia, szczególnie jeżeli chodzi o te wszystkie osiedla, które są osiedlami domków jednorodzinnych, ulica Raczkowska i, i okolice. Tam rzeczywiście. Ta emisja jest dosyć duża. Stąd pomysł pana prezydenta, aby ułatwić suwalczanom możliwość przyłączenia się do sieci. Stąd otwarcie takiego punktu obsługi klienta. W I konsultacji park. również. Tak, konsultacji. Będzie można tam po pierwsze podpisać umowę, po drugie złożyć reklamację, czy też rozszerzyć sam zakres usług. Ja tylko powiem tak, że do dzisiaj w suwałkach jest 300 gospodarstw domowych, jest podłączonych do sieci, do sieci gazowniczej. To jest jeden z najmniejszych współczynników w Polsce. W ogóle województwo podlaskie jest słabo zgazyfikowane. Tutaj tylko 18% gospodarstw domowych ma dostęp, dostęp do sieci, a średnia krajowa to 57%. Czyli jest bardzo dużo do zrobienia, i tak naprawdę warto o tym pomyśleć. Warto się przyjść, podpisać umowę. Szacujemy, pegnik szacuje, pegnik obrót, że każdego roku 100 dodatkowych gospodarstw domowych będzie, będzie przyłączonych do sieci. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie. Jeżeli dbamy o własne zdrowie, jeżeli dbamy o następne pokolenia, chcielibyśmy, żeby suwałki były naprawdę centrum Zielonych Płuc Polski, to warto, warto to zrobić. Kolejne spotkania już przygotowane, proszę Państwa, 24 i 25 października. Już czwarte forum biznesowe Pogranicza, tym razem pod hasłem Tourism Industry Hotels. To jest branża, to forum będzie poświęcone branży turystyczno-hotelarskiej. Przypomnę, że w ubiegłym roku był Metal Industry Design, był poświęcony branży metalowo-maszynowej i designowi w tej branży. Dwa lata temu był to Food Industry Life, poświęcone branży rolno-spożywczej. Natomiast pierwszego, pierwsza edycja dotyczyła meblarstwa i, i drewna. To jest czwarta edycja. To jest bardzo, to jest bardzo ważne. Myślę, że skupiamy się na, tych, na tym wszystkim, co jest interesujące dla Suwalszczyzny, co jest interesujące dla, dla obszaru Pogranicza. Mamy gości specjalnych na, na tej imprezie. Jednym z gości jest pan Aleksander Doba. Warto przyjść, posłuchać człowieka, który samotnie kajakiem opłynął Atlantyk. Będą dwa spotkania z panem Dobą. Pierwszego dnia, 24. Takie spotkanie popołudniowe o godzinie rozpocznie się o godzinie 15.30, po to, żeby wszyscy są każdy, kto jest zainteresowany. Opowieściami pana doby, żeby mogły to usłyszeć, porozmawiać, wymienić swoje poglądy. Drugie spotkanie to jest spotkanie dla młodzieży, szkół średnich i to jest 20 rano 25 października. Drugim takim gościem specjalnym, który ma atrakcyjnić samą imprezę, jest pan Jakub Porada. To jest dziennikarz, który zajmuje się turystyką. On jest dziennikarzem w TVN 24 Bis. Robi programy dotyczące taniego podróżowania. Tanie podróżowanie po Polsce, po świecie, to jest coś, co jest, co jest warte uwagi. Ale skąd, skąd w ogóle pomysł, żeby kolejna edycja była poświęcona turystyce? Turystyka nie jest inteligentną specjalizacją województwa. Podlaskiego. Jeszcze parę lat temu też uważałem, że, że być nie powinna, ale biorąc pod uwagę napływ turystów, nowe I brak atrakcje. Brak miejsc w hotelach często. Brak miejsc w hotelach i co jest niezaprzeczalne, wzrost przychodów przedsiębiorców, którzy działają w tej branży, wydaje się, że powinniśmy, powinniśmy o tym pogadać. Jak każde forum biznesowe pogranicza, jest to impreza, która. Jest adresowana nie tylko i wyłącznie do tej północnej y, części województwa ale również do przedsiębiorców z Litwy, Białorusi, Łotwy i okręgu Kaliningradzkiego. Będziemy tam, rozmawiać, będziemy tam rozmawiać na temat tego, co moglibyśmy zrobić, aby przyciągnąć jeszcze więcej turystów. Będą tam dyskusje dotyczące, jakie są teraz megatrendy w turystyce, albo na przykład, jak sprawić, aby takie miasto jak Suwałki mogło stać się centrum i zwiększyć przychody z takiej turystyki, która jest turystyką event i konferencyjną. Więc tych tematów jest bardzo dużo. Dodatkowo jeszcze będzie można spotkać się ze specjalistami, jeżeli chodzi o fundusze europejskie, żeby pogadać o tym, w jaki sposób finansować, finansować turystykę. Zapraszacie ja... tylko hotelarzy, czy pana Janka, który ma agroturystykę gdzieś niedaleko Suwałk też? Absolutnie, absolutnie wszystkich. Każdego, kto jest zainteresowany, każdego, kto robi biznes na turystyce, producentów kajaków, Producentów łodzi, ośrodki agroturystyczne. Wszystkich tych, którzy mają atrakcje, którzy zajmują się turystyką i chcieliby na ten temat wymienić się poglądami albo posłuchać w tym zakresie specjalistów, zapraszamy bardzo serdecznie 24-25 października do Parku Naukowo-Technologicznego. Myślę, że to będzie dobre, będą dobre, spędzone dwa dni nikt nie będzie żałował. Również, jeżeli ktoś chciałby się wystawić na tych targach, a uczestnictwo jest za darmo. To, to jest bardzo dobra informacja dla, dla wszystkich, tak jak we wszystkich e, forach biznesowych pogranicza. Jeżeli ktoś chciałby wystawić się, to również zapraszamy, e, dajemy miejsce, e, miejsce wystawiennicze dla każdego, kto chciałby zareklamować swoje usługi. Szczegóły oczywiście na stronach internetowych parków forumpogranicza.pl Tam jest miejsce, gdzie można zobaczyć sobie, jaki jest program szczegółowy, zarejestrować się, bądź też zgłosić akces do tego, żeby, żeby wystawić i reklamować swoje usługi. 24-25 dzień października czwarte forum biznesowe Pogranicza dla wszystkich zainteresowanych turystyką. Dariusz Bogdan, prezes Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach, był Państwa i naszym gościem. Dziękuję. Zapraszam na Tourism Industry Hotels 24-25 października. Dziękuję bardzo.